Drugi w Polsce towarowy przewoźnik kolejowy stawia także na sztukę. W Zabrzu w siedzibie firmy DB Schenker Rail Polska otwarto wystawę malarstwa Jarosława Jaśnikowskiego. Czując po prostu taki patronat, łatwiej nam się pracuje, bo wiemy, że po prostu możemy dotrzeć ze swoim malarstwem do szerszego grona. W tych pracach pojawia się motyw kolei, który jest traktowany jako zjawisko kulturowe, jako artefakt ulokowany w świecie surrealistycznym, w świecie nierzeczywistym. To pokazuje, że znaczenie kolei dla naszej kultury jest nie tylko techniczne, ale coś, co dla nas wszystkich stanowi pewne wspólne dobro. Kolej to też jest coś takiego magicznego, wspaniałego. W tej chwili może już kolej straciła trochę z magii. No pendolino no, nie jest zbyt atrakcyjny dla artysty obiektem, ale dawne parowoże, szczególnie te pierwsze, no to jest coś niesamowitego. Parowozy często u mnie goszczą i bardzo lubię je malować. I myślę, że jeszcze nie jeden taki parowóz surrealistyczny powstanie u mnie. Bardzo się cieszę, kiedy mogę pokazywać swoje obrazy w miejscach takich, gdzie sztuka nie zawsze gości, gdzie jest ta wystawa organizowana przez dużą firmę, że biznes też wspiera sztukę. Kiedy wszystko to się łączy, to zazwyczaj daje bardzo fajny efekt. Ta wystawa to przejaw odpowiedzialności społecznej biznesu. Obrazy mogą podziwiać nie tylko pracownicy DB Schenker Rail Polska. Jest ona także otwarta dla mieszkańców Zabrza. To jest niezwykle interesujące, codziennie móc widzieć te obrazy i one też sprawiają, że zadajemy sobie pewne pytania i wychodzimy poza ramy tej naszej codziennej pracy. Obrazy są nie tylko powodem, żeby się zatrzymać i wpatrywać w ich piękno, ale są takim powodem, żeby o tym porozmawiać. Jestem pod dużym wrażeniem. Zabrze to miasto postindustrialne, więc tematyka tych obrazów doskonale wpisuje się w klimat miasta. Jesteśmy zadowoleni, że wystawę będą mogli oglądać mieszkańcy Zabrza, uczniowie szkół. Myślę, że dla niektórych z nich będzie to inspiracja dla rozwoju własnych uzdolnień i fantazji. Miłośnicy sztuki mogą oglądać kolejowo-industrialne obrazy do końca stycznia.